Ich möchte gerne einige Verse aus Kolosser 1 lesen. Chciałem przeczytać kilka wierszy z listu do Kolosan, pierwszy rozdział. Kolosser 1, Vers 12 bis 22. Pierwszy rozdział listu do Kolosan od 12 do 23 wiersza. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Wir haben in unserem ersten Lied davon gesungen, dass wir von dem Vaterreich gesegnet worden sind. W pierwszej naszej pieśni śpiewaliśmy, że jesteśmy obficie ubłogosławieni przez Ojca. Und wenn wir im Neuen Testament über Segnungen, ich meine himmlische Segnungen, etwas lesen, i gdy w Nowym Testamencie będziemy czytali coś o niebiańskich błogosławieństwach, dann sind es besonders zwei Briefe, die uns diese Segnungen vorstellen. To mamy dwa listy, które szczególnie nam te błogosławieństwa przedstawiają. Dann ist das einmal der Epheserbrief. Po pierwsze list do Efezjan. Und zweitens der Kolosserbrief. I po drugie list do Kolosan. In dem Epheserbrief bekommen wir einen Eindruck, w liście do Efezjan mamy takie wrażenie, was unsere Segnungen sind. Czym są nasze błogosławieństwa? Der Kolosserbrief zeigt uns mehr, list do Kolosan pokazuje nam bardziej, wer es ist, in dem wir gesegnet worden sind. Kto jest ten, w którym jesteśmy ubłogosławieni? Und auch davon haben wir ja gesungen, wer der Mittelpunkt, die Gabe Gottes ist, durch die wir gesegnet worden sind. I o tym właśnie śpiewaliśmy, kto jest tym punktem centralnym, przez którego jesteśmy błogosławieni. Nun sind die Herrlichkeiten, die wir hier in den gelesenen Versen finden, fast unerschöpflich. I te wspaniałości, o których czytaliśmy, są niewyczerpalne. Ich möchte nur einige herausgreifen. I chciałbym tylko na temat kilku z nich powiedzieć. Der Apostel beginnt diesen größeren Abschnitt. Apostoł zaczyna ten dłuższy urywek mit einer Haltung der Danksagung. Dziękczynieniem. Und dieser Dank gilt Gott, unserem Vater. I to dziękczynienie przynależy Bogu, naszemu Ojcu. Wir werden heute Nachmittag ja noch einmal sehen, dass das Volk Israel Gott ganz anders kannte. I dzisiaj po południu jeszcze zobaczymy, że lud izraelski znał Boga całkiem inaczej. Er hat sich ihnen zum Beispiel offenbart als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Bóg się im objawił jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Gewaltige Offenbarung Gottes. Potężne objawienie Boże. Aber die Offenbarung als Vater. Ale objawienie jako Ojciec ist einzigartig. Jest jedyne w swoim rodzaju. Und zwar für uns die christliche Zeit. I jest ono dla nas w czasach chrześcijaństwa. Nur wir als Erlöste der Gnadenzeit kennen Gott persönlich als unseren Vater. Tylko my, zbawieni w czasie łaski, znamy Boga jako osobiście, jako Ojca. Sind in eine Beziehung zu ihm gebracht worden. Jesteśmy w takiej relacji z Nim, die übereinstimmt mit der Beziehung des Herrn Jesus als Mensch zu seinem Vater. Która jest dokładnie taka jak relacja Pana Jezusa jako człowieka do swojego Ojca. Dafür kann man tatsächlich danken. I za to naprawdę można dziękować. Wir können uns fragen, wann wir eigentlich persönlich das letzte Mal
dafür gedankt haben, dass Gott unser Vater ist. Możemy zadać sobie pytanie, kiedy ostatni raz dziękowaliśmy za to, że Bóg jest naszym Ojcem? Das Volk Israel kannte Gott als den Gott, der hinter dem Vorhang wohnte. Lud izraelski znał Boga jako Boga tego za tą zasłoną, który mieszkał za tą zasłoną. Nur der hohe Priester und auch nur einmal im Jahr und auch nur an einem festgelegten Tag kam überhaupt dahin. Tylko arcykapła, tylko raz w roku i jeszcze w ściśle określony dzień mógł tam wchodzić. I co widział? Nic. Po pierwsze, to pomieszczenie było ciemne. A po drugie, wszystko z tego dymu kadzidlanego było wypełnione. Ale my mamy wolny przystęp do Boga, naszego Ojca. Und er hat uns Segnungen geschenkt. I on darował nam błogosławieństwa. Er hat uns überhaupt fähig gemacht. On uczynił nas zdolnymi. Himmlische Segnungen zu kennen und zu genießen. Że możemy znać te niebiańskie błogosławieństwa i rozkoszować się nimi. Und sie zu besitzen. I również posiadać je. Aber er hat sie uns nicht nur geschenkt, ale on nam je nie tylko podarował, sondern er hat uns auch offenbart diese Segnungen. Ale te błogosławieństwa objawił nam. Man kann ja etwas besitzen, ohne es zu wissen. Można coś posiadać, nie wiedząc w ogóle o tym. Aber Gott wollte, dass wir sie nicht nur besitzen, sondern auch kennen und genießen. Ale Bóg chciał, abyśmy je nie tylko posiadali, ale również wiedzieli o nich i rozkoszowali, korzystali z nich. Fähig gemacht worden sind wir dadurch, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. A uzdolnieni do tego jesteśmy przez to, że Bóg darował nam życie wieczne. Aber dazu war es auch nötig, Vers 13. Ale do tego było konieczne, 13 wiersz. Aus der Gewalt der Finsternis errettet zu werden. Być wyratowanym z mocy ciemności. Wir alle, ob kindergläubige Eltern oder nicht, waren in der Gewalt der Finsternis. My wszyscy, obojętnie czy jesteśmy dziećmi wierzących rodziców, czy też nie, byliśmy dziećmi ciemności. Und Finsternis ist der Bereich, wo Gott nicht ist. A ciemność to jest ten zakres, gdzie nie ma Boga. Ist der Bereich, wo man keine Beziehung zu Gott hat. Jest ten, tym zakresem, gdzie nie ma się relacji z Bogiem. An anderer Stelle lesen wir, dass wir Sklaven Satans waren. W innym miejscu czytamy, że byliśmy sługami szatana. Wir waren nicht frei, keiner von uns. Żaden z nas nie był wolny. Sondern wir standen unter einer Gewalt. Ale byliśmy pod panowaniem pewnej mocy. Und da konnte sich keiner von uns selbst befreien. Żaden z nas nie mógł się z tej mocy uwolnić. Gott musste tätig werden. To Bóg musiał zadziałać. Das hat er durch den Jesus getan. I uczynił to przez Pana Jezusa. Aber dann sehen wir, dass wir nicht in den Bereich des Lichtes einfach versetzt worden sind, auch wenn das wahr ist. Ale też widzimy, że nie jesteśmy po prostu przeniesieni w ten okrąg światła, nawet jeśli to jest też prawdą. Sondern dass wir in einen Bereich der Liebe gekommen sind. Ale myśmy weszli w ten zakres miłości. In dem Bereich, wo der Sohn der Liebe des Vaters ist und regiert. Ten zakres, w którym Syn jest i panuje. Da, wo die Liebe des Vaters durch den Sohn genossen wird und weitergegeben wird. Tam, gdzie ta miłość Ojca może, można się nią rozkoszować i dalej ją rozsiewać. Da sind wir heute geistlicherweise schon zu Hause. To można powiedzieć w sposób duchowy, już dziś jesteśmy w domu. Wir werden einmal in Vollkommenheit, das heißt auch mit unserem Leibkörper in diesem Bereich sein. I kiedyś w doskonałości będziemy właśnie naszymi ciałami też tam obecni. Und wenn der Apostel hier auf den Sohn zu sprechen kommt, i gdy tutaj apostoł mówi o Synu, dann kann er gar nicht mehr von ihm lassen. To nie może tego tak pominąć. Dann ist sein Herz so erfüllt von dieser Person, to jego serce jest tak napełnione tą osobą, dass er uns jetzt eine Fülle von Herrlichkeiten vorstellt, dieses Sohnes. Że on nam teraz przedstawia tą pełnię tych pełnię wspaniałości Syna. Zeigt uns Herrlichkeiten, die mit der ersten Schöpfung zu tun haben. Pokazuje sichtbare Schöpfung, diese Schöpfung. Pokazuje nam wspaniałości, które mieliśmy, czy były z tym pierwszym stworzeniem. Und er zeigt uns Herrlichkeiten, die mit der neuen Schöpfung zu tun haben. I pokazuje nam wspaniałości, które mają do czynienia z tym nowym stworzeniem.
Und der Jesus musste in die erste Schöpfung hineinkommen. I Pan Jezus musiał przyjść czy wejść w to pierwsze stworzenie, um uns aus diesem Bereich des Teufels herauszuretten. Aby nas wyratować z tego zakresu diabelskiego. Das heißt aus der Finsternis. To znaczy z ciemności. In dem Herrn Jesus haben wir die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. W Panu Jezusie mamy odkupienie, odpuszczenie naszych grzechów. Ohne die Vergebung der Sünden gibt es kein himmlisches Teil. Bez odpuszczenia grzechów nie ma cząstki niebiańskiej. Obwohl die Erlösung an und für sich viel mehr umfasst. Pomimo tego, że odkupienie samo w sobie dla nas zawiera więcej, bleibt es immer entscheidend, dass wir die Vergebung der Sünden haben. To zawsze decydującym jest to, byśmy mieli przebaczenie grzechów. Jetzt kommt der Apostel direkt zu dem Herrn Jesus. I teraz apostoł przechodzi bezpośrednio do Pana Jezusa. Und ich greife einige dieser Herrlichkeiten heraus. I zajmiemy się teraz tymi kilkoma tymi wspaniałościami. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Johannes 1, Vers 1. Jan, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz pokazuje, dass der Sohn ewig das Wort gewesen ist. Że Syn był wiecznym Słowem. Das heißt, der Ausdruck dessen, wer Gott ist. To znaczy tym, który, a Słowo Bóg było Bogiem. Gott ist ein unsichtbarer Gott. Bóg jest Bogiem niewidzialnym. Er bewohnt ein unzugängliches Licht. On zamieszkuje światłość niedostępną. Und das bleibt auch für uns bestehen. I tak to jest też dla nas obowiązujące. Aber da gab es dann einen, der in diese Schöpfung hineingekommen ist. Ale był taki, który wszedł w to stworzenie. Der hat Gott offenbart. I objawił Boga. Und er ist das vollkommene Bild dessen, wer Gott ist. I on jest doskonałym obrazem tego, kim i czym jest Bóg. Der Jesus sagt einmal im Blick auf den Vater. Pan Jezus mówi w jednym miejscu, jeśli chodzi o Ojca. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Kto mnie widział, widział i Ojca. Und hier sehen wir, dass wer den Herrn Jesus gesehen hat, der hat Gott gesehen. A tu widzimy, że kto widział Pana Jezusa, ten widział Boga. Und zwar ohne irgendwie eine Verzerrung. I to bez jakiegokolwiek uszczerbku. Ohne irgendeine Einschränkung. Bez jakiegokolwiek ograniczenia. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Wir sehen, der Jesus, der Sohn, der in diese Welt gekommen ist, er hat den ersten Platz in dieser Schöpfung eingenommen. Widzimy, że Pan Jezus, który przyszedł na tą ziemię, zajął pierwsze miejsce w tym stworzeniu. Warum? Dlaczego? Weil er der Schöpfer ist. Ponieważ on jest Stwórcą. Er ist nie ein Geschöpf gewesen. On nigdy nie był stworzeniem. Und wird es auch nicht sein. I nigdy nie będzie. Weder in der ersten, noch in der neuen Schöpfung. Ani w tym pierwszym, ani w tym nowym stworzeniu. Und doch hat er in beiden Bereichen den ersten Platz. A jednak w obu tych zakresach ma pierwsze miejsce. In der ersten Schöpfung, weil er der höchste ist. W tym pierwszym stworzeniu, ponieważ jest najwyższym. Und die neue Schöpfung ist überhaupt durch ihn erst entstanden. A to nowe stworzenie w ogóle dopiero będzie przez niego, czy powstanie dopiero przez niego. Nämlich durch seine Auferstehung. Nämlich durch seine Auferstehung. Przez jego zmartwychwstanie. Wenn der Apostel auf den Herrn Jesus als den Erstgeborenen der Schöpfung, aller Schöpfung zu sprechen kommt, i gdy apostoł mówi o Panu jako pierworodnym wszelkiego stworzenia, dann erklärt er das damit, dass der Jesus der Schöpfer ist. To wyjaśnia to tym, że Pan Jezus jest właśnie tym Stwórcą. Das ist gewaltig, was er jetzt in Vers 16 sagt. I to jest coś potężnego, co mówi w wierszu 16. Wir als Gläubige wissen, dass Gott der Schöpfer ist. My jako wierzący wiemy, że Bóg jest Stwórcą. Aber hier und auch an anderen Stellen lesen wir, ale tu i również w innych miejscach możemy czytać, dass der Jesus der Schöpfer ist. Że Pan Jezus jest Stwórcą. Er ist Gott. On jest Bogiem. Aber hier wird besonders seine Herrlichkeit vorgestellt. Ale tu jest szczególnie Jego chwała przedstawiona. Und als erstes wird gesagt, dass durch ihn alle Dinge geschaffen worden sind. I jako pierwsze jest powiedziane, że przez Niego wszystkie rzeczy zostały stworzone. Das ist, besonders. To jest szczególne. Normalerweise handelt Gott, auch der Herr Jesus, in der Kraft des Heiligen Geistes. Normalnie Bóg i również Pan Jezus działają w mocy Ducha Świętego. Aber hier sehen wir, dass der Herr Jesus in seiner eigenen Kraft die Schöpfung gemacht hat. Ale tutaj widzimy, że Pan Jezus w swojej własnej mocy stworzył. Später in dem Vers lesen wir, dass sie auch durch ihn
ins Leben gerufen worden ist. Później też będziemy czytali, że przez niego zostały powołane do życia. Aber hier sehen wir erst einmal, dass selbst in seiner eigenen ihm innewohnenden Kraft gehandelt hat. Ale tu widzimy, że on w swojej, w tej mocy, która w nim mieszkała, działał. Die Herrlichkeit des Herrn Jesus als Schöpfer ist bei weitem nicht die höchste seiner Herrlichkeiten. Ta chwała Pana Jezusa jako Stwórca wcale nie jest tą największą Jego chwałą. Aber allein mit ihm sich als Schöpfer zu beschäftigen, überwältigt. Ale samo to, by się nim zajmować jako Stwórcą, to jest już coś wielkiego. Das bisschen, was wir von der Schöpfung überhaupt erst erforscht haben. To niewielka część, którą możemy zbadać ze stworzenia. Und wir reden von der sichtbaren Schöpfung. I mówimy o tym stworzeniu, które jest widzialne. Wie groß macht das den Schöpfer? Jakże wielce to wyolbrzymia nam Stwórcę. Aber wenn wir hier sehen, dass auch die unsichtbare Schöpfung und darauf wird der Schwerpunkt gelegt, eingeschlossen ist. Ale tu też widzimy to niewidzialne stworzenie i to jest ten taki punkt ciężkości na to położony. Eine Engelwelt, von der wir kaum Vorstellungen haben. Można powiedzieć świat aniołów, o którym mamy bardzo marne poznanie. Jakże potężny jest Twórca. Wszystkie rzeczy są przez Niego stworzone. To w tym drugim zdaniu. Das ist auch, dass der Jesus in Ehrfurcht gesprochen auch das Instrument gewesen ist, durch das geschaffen worden ist. To można tak z wielką bojaźnią możemy powiedzieć, że Pan Jezus jest jakby takim instrumentem, przez który wszystko zostało stworzone. Darf ich das mal konkret ausdrücken? Jeśli to mogę tak konkretnie wyrazić. Als Gott die Tiere gemacht hat. Gdy Bóg stwarzał zwierzęta, da hat der Jesus Hand angelegt. To Pan Jezus przyłożył do tego rękę. Da hat geformt die Tiere, die Pflanzen. Das on was da entstanden ist. Uformował zwierzęta, rośliny i wszystko to, co powstało. Alles, was gemacht hat, hat gemacht. Wszystko, co uczynił, to właśnie on sam uczynił. Und dann auch der Mensch. I również człowieka. Selbst ist tätig geworden. On sam był czynny w tym. Aber es ist nicht nur durch ihn, sondern auch für ihn geschaffen. Ale nie tylko przez niego, ale i dla niego. Er hat das für sich selbst gemacht. Uczynił to dla siebie samego. Er hatte Freude an dem, was er erschaffen hat. On miał wielką radość z tego, co stworzył. An jeder Pflanze, an jeder Blume, an jedem Tier. Z każdej rośliny, z każdego kwiatu, z każdego zwierzęcia. Und auch an Adam und an Eva. I również z Adama i z Ewy. Allein dadurch sind wir Gott verantwortlich. I chociażby tylko i wyłącznie z tego względu jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem. Weil er mein Schöpfer ist. Ponieważ On jest moim Stwórcą. Für ihn, das heißt, mein Leben soll auch für ihn laufen. Dla Niego to oznacza, że moje życie ma być dla Niego. Der Jesus hat Anrecht an mich als Schöpfer. Pan Jezus ma prawa do mnie jako Stwórca. Das ist übrigens in Offenbarung 4. To dokładnie też widzimy w Objawieniu 4. Aber er ist nicht nur das Haupt der ersten Schöpfung, ale on nie tylko jest głową pierwszego stworzenia, sondern wir sehen ihn dann auch im Blick auf die neue Schöpfung. Ale widzimy go też w tym względzie nowego stworzenia. Und ich beschränke mich auf Vers 19. I chciałbym się ograniczyć do wiersza 19. Wo wir lesen, das Wohlgefallen der ganzen Fülle war es in ihm zu wohnen. Gdzie czytamy, że było to upodobaniem całej pełni, żeby w nim zamieszkać. Da sehen wir, dass der dreieine Gott, das ist die Fülle. Widzimy, że ten trójjedyny Bóg, czyli ta pełnia, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ojciec, Syn i Duch Święty in dem Menschen Jesus Christus gewohnt haben. W człowieku Jezusie Chrystusie zamieszkali. Aus Kapitel 2, Vers 9 wissen wir, dass das auch heute in der Herrlichkeit immer noch wahr ist. I drugi rozdział, 9 wiersz, wiemy, że i dzisiaj w chwale jest to ciągle obowiązujące. Das heißt, in Ewigkeit wird in dem Menschen Christus Jesus, der dreieine Gott, wohnen. To oznacza, że również w wieczności
Trójjedyny Bóg będzie mieszkał w człowieku Jezusie Chrystusie. Das ist einzigartig. To jest swego, to jest jedyne w swoim rodzaju. Und es zeigt uns etwas von der Größe, von der Würde, von der Herrlichkeit dieses Menschen, der vor uns ist. To nam pokazuje coś z tej wielkości, godności i chwały człowieka, który jest przed nami. Dieses Menschen, an dem wir eben gedacht haben. Ten człowiek, o którym właśnie myśleliśmy, dass er da an das Kreuz von Golgatha gegangen ist. Który właśnie tam poszedł na ten krzyż Golgoty, um dort zu sterben. By tam umrzeć. Das ist diese Person, die dich und mich gesegnet hat. To jest ta osoba, która ciebie i mnie ubłogosławiła. Mit jeder geistlichen Segnung. Wszelkim duchowym błogosławieństwem. Das ist die Person, die Interesse hat an dir und an mir. To jest ta osoba, która ma, która interesuje się tobą i mną. Die sich um dich und mich kümmert. Która się troszczy o ciebie i o mnie. Dieser gewaltige Gott, der in diesem Menschen, Jesus Christus, diesem herrlichen Menschen wohnt. Ten potężny Bóg, który w tym człowieku Jezusie Chrystusie mieszka. Er hat einen Blick und ein Mitfühlen für jeden einzelnen von uns. On patrzy i ma współczucie dla każdego z osobna, każdego z nas. Und durch diesen Menschen sind auch wir, die wir einmal entfremdet und Feinde waren, Vers 21. I dla niego, my, którzy niegdyś byliśmy mu obcymi, hat er versöhnt. On nas pojednał. Dazu musste der Jesus an das Kreuz gehen. I by to miało miejsce, Pan Jezus musiał pójść na krzyż. Und es ist nur derjenige Mensch versöhnt, der den Herrn Jesus als Retter angenommen hat. I tylko ten jest pojednany, który przyjmie Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Ist hier noch jemand, der noch nicht sagen kann, dass Jesus Christus dein Retter ist? Czy jest tu jeszcze ktoś, kto nie może powiedzieć, że Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem? Es reicht nicht in diesem Raum heute zu sitzen. To nie wystarczy siedzieć dzisiaj tutaj w tej sali. Du musst persönlich vor dem Herrn Jesus wenigstens in deinem Herzen auch niederfallen. Ty musisz osobiście, przynajmniej w swoim sercu, upaść przed Panem, deine Sünden bekennen, wyznać swoje grzechy und ihn als Retter annehmen. I przyjąć Go jako Zbawiciela. Aber wenn du das getan hast, dann bist du versöhnt. I jeśli to uczyniłeś, wtedy jesteś pojednany. Und damit möchte ich jetzt schließen, was wir hier in Vers 23 lesen. I chcę zakończyć tym, co czytamy w wierszu 23. Wenn wir diese gewaltige Person vor uns haben, den Herrn Jesus. Jeśli tą potężną osobę mamy przed nami, Pana Jezusa. Wenn wir Gott dem Vater für das alles danken, was er uns geschenkt hat in dem Herrn Jesus. Jeśli my Bogu Ojcu dziękujemy za wszystko, co nam darował w Panu Jezusie. Dann stellt uns der Geist Gottes wieder frei. To wtedy Duch Boży stawia nas, czy jesteśmy odpowiedzialni. Wir haben gestern Abend diesen wichtigen Gedanken gehört. Wczoraj wieczorem słyszeliśmy tą ważną myśl. Dass Gott uns, die wir an ihn glauben, dass er uns dieses Heil sicher gemacht hat. Że my, którzy wierzymy w Niego, mamy zagwarantowane to zbawienie. Dass ein Kind Gottes nicht verloren gehen kann. Że dziecko Boże nie może iść na zginienie. Das wollen wir unbedingt bewahren. Wir haben das gehört. Chcielibyśmy to koniecznie zachowywać. To właśnie słyszeliśmy. Und dann zeigt uns Gottes Wort eine andere Seite. Ale Słowo Boże pokazuje nam też inną stronę. I ona jest dokładnie tak samo obowiązująca. I dokładnie też to musimy zachowywać. Że Pan Jezus nie mówi nam na żadnym miejscu Słowa Bożego, że jesteś dzieckiem Bożym, to możesz żyć sobie jak chcesz. Er stellt uns den Segen vor, heilig, untadelig, unsträflich wird er uns vor sich hinstellen. I on nam mówi, że aby nas stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych. Sofern ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums. Abyśmy byli ugruntowani i stali i nie chwiali się w tej nadziei opartej na Ewangelii. Nachdem wir aus Gnade die gute Botschaft gehört haben und auch angenommen haben, gdy z łaski słyszeliśmy tą dobrą nowinę i ją przyjęliśmy, stellt Gott dich und mich jetzt unter die Verantwortung, sie festzuhalten. To Bóg stawia ciebie i mnie, jesteśmy w tej odpowiedzialności, by tego się trzymać. Keiner von uns kann sich auf das Heil berufen.
Żaden z nas nie może powołać się na zbawienie. Wenn ein Leben führt, das Gott verunehrt. Jeśli on prowadzi życie, które zniesławia Boga. Wenn die Welt in meinem Leben ihren Sitz gefunden hat. Jeśli świat znalazł w moim życiu punkt zaczepienia. Wenn meine Interessen nicht der Herr Jesus und die Nachfolge hinter dem Herrn Jesus sind. Jeśli moim zainteresowaniem nie jest Pan Jezus i naśladowanie Go. Sondern Sünde, Welt und andere böse Dinge. Ale grzech, świat i inne złe rzeczy. Der ganze Ernst dieser Verantwortung wird hier durch Paulus vor uns gestellt. Ta cała powaga tej odpowiedzialności jest nam tutaj przez Pawła przedstawiona. Wer sich mit dem Herrn Jesus beschäftigt. Kto się zajmuje Panem Jezusem? Wessen Herz durch den Herrn Jesus erfüllt ist. Czyje serce jest wypełnione nim? Der bleibt dabei. Ten trwa przy tym. Der wird dem Herrn Jesus nachfolgen. To on będzie szedł za Panem Jezusem. Und er wird diese herrliche Person genießen, bis der Jesus kommt. I będzie się rozkoszował tą cudowną osobą, aż on przyjdzie. Welcher Name wurde auch noch